Mamy sytuację taką, jaką mamy gospodarczą i to nie w zasadzie, nie wszystko jest zwalane na rząd, bo tak naprawdę na nasz samorząd. Ostatnie 5 lat rządu w Koninie to nie my, nie PiS rządził, a inne ugrupowania. Także patrzmy na to, co było przez ostatnie 5, 8, 10, 15 lat, bo rzeczywiście ten problem narastał od lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i na zakończenie pan radny Jarosław Sidor. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Przewodniczący, czy na zakończenie, to nie wiem. Może ktoś jeszcze zabierze głos. Szanowni państwo, do kolegi Roberta Popkowskiego. Mówił tutaj o gospodarzu. Zgadza się, dobry gospodarz nie sprzedaje swojego majątku. Dobry gospodarz swój majątek pomnaża. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Proszę państwa, ja jako osoba, jako radny, stoję drugi raz przed taką sytuacją o naciśnięcie przycisku za dość dużą kwotą, która jest potrzebna nie na pierwszy raz nie na inwestycje, a na płynność finansową miasta. Pierwszy raz miało to miejsce 19 września 2018 roku, kiedy miasto Konin zaciągało obligacje w kwocie 120 milionów do spłaty 170, o ile nie więcej, przy zmianach, które w ostatnim czasie, trudnych czasach nastąpiły, do końca roku 2032. Teraz kwota 65 milionów do końca 2041 roku. I można by tak powiedzieć, że kredyty dobrze się bierze, tylko niestety trzeba je spłacać. I trzeba mieć z czego je spłacać. Mam takiego kolegę, który mówi, że Jarek, ty się nie przejmuj, jak je spłacić, niech się przejmują ci, którzy ci dawali. To jest troszeczkę tak humorystyczne i niestety tak nie jest. Proszę państwa, i teraz do faktów. Za miesiąc, już niedługo, bo za 2 tygodnie, nawet nie, będziemy mieli sesję tak zwaną podatkową. Prawdopodobnie podwyżka podatków, ostatnio czytałem, że Ministerstwo Finansów przygotowało podwyżkę pomiędzy 4 a 5%, analizując 3 pierwsze kwartały. Kolejna podwyżka prawdopodobnie za wywóz nieczystości. I proszę państwa, patrząc tak w ogóle na sytuację w państwie, a szczególnie u nas w samorządzie, naprawdę nie jest dobrze. I tutaj było zasadnicze pytanie, kto czy w jaki sposób to wszystko będziemy spłacać. No właśnie. Od wielu lat mówi się w mieście o rozbuchanej, i tutaj padło to stwierdzenie, może nie to słowo, ale ten przypadek oświadczy. Wielokrotnie jako człowiek prosiłem, aby pan prezydent spotkał się ze wszystkimi radnymi, aby dokładnie wszystkie tematy omówić. Co zrobić, aby zmniejszyć wydatki bieżące, jednocześnie je zwiększając? Bo w chwili obecnej dochodzimy do takiej sytuacji, że tak nie jest i jest ta uchwała o podjęciu po prostu pożyczki długoterminowej. Pytanie, co będzie za rok, co będzie za 2. Dużo tutaj było mówione o tym, co zrobił PiS, tylko przez cały ten rok obecny rząd nic praktycznie nie zrobił, aby pomóc samorządom po prostu w finansowaniu. I proszę państwa,
Tak jak mówię, sytuacja nie jest wesoła i zastanawiam się, panie prezydencie, nie ma tutaj ani prezydenta Witolda Nowaka, ani prezydenta Kołodkowskiego, dlatego zwrócę się do pana prezydenta Pawła Adamowa. Kiedy wreszcie usiądziemy wszyscy jako radni, tworzący ten budżet, nie tylko na najbliższy rok, ale to jest perspektywa kolejnych lat, aby wreszcie o tym mieście porozmawiać, o tym, co tutaj trzeba zrobić, co zmienić, co poprawić, aby to miasto lepiej funkcjonowało i aby również tych środków bieżących było więcej. Proszę państwa, nie chcę przepychanki. To, co tutaj powiedziane było już wcześniej, jest to konieczność i zakończę humorystycznie troszeczkę. Przez wiele lat było mówione o tym byłym rządzie, że to jest niedobry rząd, że nam zabiera, chociaż tutaj pan, który przedstawiał pewne dane, chociażby lata 2020, 2021, 2022, 2023, okazało się, że z tego niedobrego rządu otrzymywaliśmy takie kwoty, które nie pozwalały, gdzie nie było koniecznością brania takich kredytów. Był niedobry rząd, a teraz, panie przewodniczący, mamy uśmiechniętą Polskę, uśmiechnięty Konin, bo musimy brać ten kredyt. Chciałbym, żeby to się zmieniło i proszę po raz kolejny w ciągu tylu lat, aby wreszcie usiąść i porozmawiać ze wszystkimi klubami, ze wszystkimi radnymi, którzy są w tym mieście, co w tym mieście można zrobić, tak jak powiedziałem, aby zwiększyć dochody bieżące, a zmniejszyć wydatki bieżące. Przykładów jest wiele i każdy z własnego życia może je po prostu przekazać, pokazać, jak to wygląda. Drogi Robercie, też nie jestem zabraniem kredytów. Tak jak mówisz, kredyty się bierze po to, aby z nich robić inwestycje, aby one przynosiły dochód. Niestety w tej sytuacji będę musiał to poprzeć, ale obiecuję tobie i państwu, tak jak było to z obligacjami, że jest to praktycznie ostatni raz. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pani skarbnik, pan prezydent na zakończenie. Bardzo proszę. Ja chciałam tylko sprostować, że wartość 65 milionów nie jest w całości przeznaczona na wydatki bieżące, ponieważ również w tym zakresie mieszczą się realizacja wydatków inwestycyjnych. Nie chciałabym, żeby to tak gdzieś tam w świat poszło, ponieważ również w już uchwalonym budżecie, który dzisiaj jeszcze będziemy procedować, jest tam przeznaczona kwota na zadania inwestycyjne, takie, które już zrealizowaliśmy, albo takie, w których trakcie jesteśmy realizacji, więc nie pokrywa to tylko naszych wydatków bieżących, pokrywa nasze wydatki obligatoryjne. Dziękuję i jeszcze na zakończenie zastępca prezydenta, pan Paweł Adam. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko krótko na zakończenie. Tutaj przyjmuję jak najbardziej wniosek pana radnego Sidora i myślę, że pan prezydent Kołodkowski i prezydent Nowak też nie będą za, żeby zrobić w tym roku jeszcze spotkanie na temat przyszłości finansów Konina, czy to w ramach Komisji Finansów, czy w pełnym składzie. Jak najbardziej tutaj jesteśmy za. I bardzo bym państwa prosił o zagłosowanie za tą propozycją. Pamiętajcie państwo, że wstrzymywanie się to jest w tym przypadku głosowanie przeciw, a głosowanie przeciw jest zablokowaniem tak naprawdę możliwości finansowania, funkcjonowania miasta w tym roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim za udział w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Bezwzględną większością głosów podejmujemy decyzję, czyli liczba głosów za musi być większą od głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników głosowania. Bezwzględna większość przy składzie 21-osobowym na dzisiejszej sesji to 11 głosów za. Tyleż też projekt uchwały uzyskał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przypominam.